Siema Szebek i witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Krótka recenzja siodełka Tioga Spider Twin Tail, a w zasadzie dwa tematy, czyli recenzja siodełka, które powinno być siodełkiem Tioga Spider Twin Tail i krótka informacja na temat tego, czy to faktycznie jest Tioga, a nie jakaś podróbka. Uwaga, siodełko nie zostało kupione na jakichś AliExpressach czy tego typu stronach, zostały przeze mnie kupione w sklepie, uwaga, ale już złożyłem reklamację, ponieważ wydaje mi się, że jest to siodełko nieoryginalne, a Tioga ostrzega na swojej stronie właśnie przy tych siodełkach przed podróbkami, które są rozpowszechnione, chyba na całym świecie są sprzedawane. No ale zacznijmy od samego siodełka Tioga Spider Twin Tail, ponieważ sama Tioga pisze, że podróbkę od oryginału jest odróżnić bardzo ciężko, więc przynajmniej opowiem Wam o tym, jak to siodełko jest zbudowane, co to za konstrukcja. A jeżeli w przyszłości dowiem się, czy to oryginał, czy nie, to Was o tym poinformuję. Zobaczmy, jak wygląda samo siodełko i oczywiście największy plus tego siodełka to po prostu jego bardzo oryginalny wygląd, świetny design, świetne siodełko do zbudowania jakiegoś bardzo oryginalnie wyglądającego roweru. I już żałuję, że nie miałem tego siodełka składając białego killera, bo myślę, że wyglądałoby na nim po prostu świetnie. Co tutaj mamy? Jest to model Spider, czyli Spider to jest w zasadzie linia modeli wykonanych z takiego właśnie tworzywa, które jest elastyczne i które nie posiada żadnej wyściółki. Nie ma tu żadnej gąbki, nie ma tutaj żadnej skóry, absolutnie nic, po prostu samo tworzywo, które tak naprawdę całkiem nieźle oddycha przez te otwory. Te otwory mają kilka zadań. W zasadzie chyba główne zadanie to umożliwienie elastyczności tego siodełka, wyginanie się go w odpowiednich kierunkach, także waga, zmniejszenie wagi tego siodełka, ale również oddychanie. Siodełka wbrew pozoru, wykonane z tworzywa, siodełka karbonowe potrafią być bardzo wygodne, bo w zasadzie to nie powierzchnia o tym decyduje, ale to jaki siodełko ma kształt oraz jak poddaje się, uwaga, żebyście widzieli, jak to zobaczycie. O. Siodełko musi się poddawać i do kształtu naszego ciała dostosowywać. Więc Spider to jest linia modeli, mamy 5 modeli, jest model ze specjalną wyściółką antypoślizgową, jest model do BMX-ów nawet, czyli bardzo szeroko tutaj Tioga do tematu podeszła, a to jest model, który nazywa się Twin Tail. Tu mamy napisane Spider Twin Tail. Twin Tail to jest design związany właśnie z tylną częścią siodełka, czyli mniej więcej od połowy siodełka mamy wgłębienie z większym wycięciem, które już do samego końca się nie łączy i mamy tutaj właśnie taki ogon rozdzielony na dwa. Stąd właśnie nazwa Tioga Twin Tail. Pozostałe modele będą miały tutaj ciągłość tej linii. Niektórzy zawodnicy, niektórzy kolarze lubią mieć wycięcie w tym miejscu, lubią kiedy właśnie taki podwójny ogon wspiera tylne części naszego tyłka szanownego. Oczywiście zależy to od stylu naszej jazdy, od pochylenia naszego siodełka, od terenu, w którym jeździmy. Więc to siodełko wcale nie jest niewygodne. Mam nadzieję właśnie, że złożę jakiś projekt, do którego to siodełko wrzucę i będę się mógł przejechać, wtedy powiem Wam na ten temat dużo więcej. Natomiast to siodełko jak najbardziej się poddaje. I tutaj mamy taki system Dual Arc Flex. Niestety na stronie Tioga nie wyjaśniono, bardzo mi brakuje właśnie na stronach producentów szerszych wyjaśnień systemów. Dual Arc Flex wskazywałoby na to, że mamy tutaj podwójny łuk, który ma być flexible, czyli ma być elastyczny. No i teraz szukajcie ze mną tego łuku. Czy chodzi tutaj o to, że mamy tutaj jeden łuk i tutaj drugi łuk? No w każdym razie to siodełko naprawdę działa. Osoby, które jeżdżą na takich siodełkach, są zadowolone z ich właśnie komfortu. To siodełko poprzez swoje wycięcia naprawdę fajnie też oddycha i tak jak siodełko karbonowe potrafią być wygodne, tak to siodełko rzeczywiście jest wygodne. Ile waży to siodełko? Tutaj mamy, widzę, wersję chromoly, czyli jarzemka mamy wykonane z żadnego wyjątkowego materiału, stan chromomolibdenowa, i siodełko na naszej wadze elektronicznej wskazuje
138 gramów. To jest bardzo fajna waga. Nie mamy tutaj właśnie żadnego niesamowitego materiału, jeżeli chodzi o jarzębka. Więc naprawdę polecam zainteresować się tym siodełkiem. Nie jest to siodełko tanie, ale jest to siodełko śliczne i oryginalne. No i teraz na temat oryginalności tego siodełka. Co wzbudziło moje wątpliwości? Na stronie Tiogi jest napisane, że trudno jest rozpoznać na pierwszy rzut oka, ale gdzieś, jeżeli się przyjrzymy, no to widać, że jest jakość tego siodełka wykonania kiepska. Tutaj nie widzę kiepskiej jakości wykonania. Jedyne, co udało mi się zauważyć, to, że to siodełko tutaj tak zostało wciśnięte w właśnie ten element już wykonany z tworzywa, że no tutaj jest jakaś taka rysa mała. No i to tak wygląda, jakby tam ktoś najpierw nie trafił, a potem dopiero to wcisnął. Ale nie wiem, czy oryginalne siodełka też tak nie mają, bo nie miałbym w zasadzie zastrzeżeń co do tego. Widziałem też osoby pokazujące, które kupiły faktycznie podróbę i wiedziały o tym, że z łatwością wyginały tutaj dziób tego siodełka do góry, czego nie udaje mi się zrobić z tym siodełkiem. Ale to, co bardzo też budzi wątpliwości w przypadku tego siodełka, to samo opakowanie. No już sam fakt, że mamy tutaj naklejki właśnie jakieś takie. Czy to będzie Taiwan, made in Taiwan. To jeszcze nie świadczy, że coś jest podróbą, bo prawie wszyscy dzisiaj produkują właśnie gdzieś tam na Tajwanie, w tego typu krajach. Ale jak zacząłem czytać na temat warunków gwarancji, to w tym tekście widać mnóstwo błędów. Po prostu nie wiem, czy to ortograficzne, po prostu błędy językowe. Więc tu jest napisane, że Tioga gwarantuje, że ten produkt pierwszemu właścicielowi gwarantuje, że jest wolny od wad. I tutaj już workmanship, już jest napisane workmanship. No nie będziemy tego wszystkiego czytać. W każdym razie już jest jeden byk. To się może czasami zdarzyć, ale potem gdzieś czytam dalej. I gdzieś znowu tutaj są, już teraz na szybko wam teraz nie pokażę. O, safety też jest fajnie napisane, safety. O, a zamiast equipment, equipment. Wydaje mi się, że to jest przesada i to jest chyba coś takiego robionego na szybko. Tak mi się wydaje. No nie wiem, widziałem już błędy w katalogach Shimano, czy no zdarzają się takie rzeczy. No ale czy to jest oryginał, czy nie, tego nie wiem. W każdym razie ostrzegam was, jeżeli kupujecie tego typu rzeczy, nie kupujcie na pewno z niewiadomych źródeł. A jeżeli kupicie z wiadomego źródła, to jest to świetna rzecz. Aha, warto tutaj dodać. Teraz nie znalazłem tego na stronie Tiogi, ale wiem na pewno, że kiedy te modele wyszły, były produkowane przez Tiogę, to Tioga zalecała, uwaga, raz w roku siodełko wymienić. Ja oczywiście jeździłbym, aż mi nie pęknie. Oczywiście pęknięcie siodełka potrafi nieźle w tyłek uszczypnąć. Nie sądzę, żeby ono się tak złamało, żeby było to niebezpieczne dla zdrowia naszego, zwłaszcza chyba mężczyzn, chociaż nie tylko. No ale jakoś to świadczy jednak o tych siodełkach i o tym tworzywie. Tioga stwierdziła, że to może się po prostu szybciej zużywać i takie coś trzeba wymieniać. No, wiem, że taką informacją na koniec was nie zachęciłem za bardzo. No ale tak to wygląda. Ładne siodełko, świetny projekt i uwaga na podróby. Spider pozdrawia, na razie ho, cześć.